Witajcie, kończymy te buty z papierków po lodach Oreo. W pierwszej kolejności przybijam sobie taki szerszy placek na podpodeszwę, no i będę docinał ją już do kopyta. Teraz wytniemy sobie nadmiar futrówki, czyli podszewki, żeby lepiej się ćwiekowało. No i przechodzimy do wlepienia szpicy oraz zakładek. Także smarujemy, wlepiamy, no i szykujemy cholewkę do tego, żeby rozpocząć proces ćwiekowania. Także cóż, kochani, w imię ojca i do przodu lecimy z ćwiekówką. Zaczynamy oczywiście od pierwszego gwoździa centralnego w środek, który jest bardzo ważny. Trzeba dobrze i równo go wbić, żeby później móc przejść do dwóch bocznych, lewego i prawego, żeby mieć tą cholewkę już, słuchajcie, ustawioną i gotową do tego, żeby przejść do kolejnych gwoździ, których, jak wiecie, już jest sporo do wbicia. Także ćwiekujemy przód, czyli układamy fałdzik obok fałdzika, żeby później móc dobijać je i niwelować. Także gwoździe na miejscu, smarujemy wszystko dokładnie, wszędzie tam trzeba upchać tego kleju, żeby później łatwiej się dobijało. Także zostawiamy to posmarowane i przechodzimy na przerwę, a skoro przerwa, to przekąska, ale żeby nie było tak łatwo, to zrobię sobie losowanie. Także mamy Grzesiek, banan oraz nic nie zjemy, tylko zabieramy się dalej do pracy. No to wycinam sobie tutaj teraz losy, wrzucam, a następnie będziemy losować. No nie ukrywam, że dzisiaj chciałbym banana, także wszystko możesz mieć, jeśli tylko chcesz, więc uwierz w cuda. Pamiętacie ten przebój? O kurde, do pracy? No, ale co zrobić? Przyjemności na bok, zakasać rękawy i lecimy dalej, słuchajcie, czyli podgrzewamy wszystko, bo będziemy teraz dobijać. No, jestem przyzwyczajony, słuchajcie, do tego odkładania przyjemności. No, już jako młody chłopak w podstawówce musiałem niejednokrotnie odłożyć dyskotekę czy inne spotkania na rzecz tego, żeby pomóc rodzicom sznurować buty. W garażu wtedy jakiś kupiec miał przyjechać, więc trzeba było zmobilizować siły, posznurować tych butów, żebym mógł odebrać swój towar, ale powiem wam, że absolutnie nie żałuję, cieszę się, nauczyło mnie to właśnie tego, że czasami warto odłożyć gratyfikację, żeby móc później na przykład jeździć sobie już samochodem do szkoły, a nie autobusem, jak to wcześniej bywało. A poza tym takie sytuacje uczą pokory, zdyscyplinowania i wartościowania tego, co jest ważne i ważniejsze. Także my tu gadu-gadu, a w tym czasie przechodzimy, słuchajcie, do dociągania boków. Także skórę ciągniemy tutaj między gwoździami, przyklejamy, a następnie będziemy zakrzywiać te gwoździe. Teraz podgrzewamy drugą stronę i dokładnie ta sama sytuacja. A teraz wjeżdżamy na bolka, będziemy ćwikować piętę. A przy okazji bardzo gorąco i serdecznie zapraszam was do subskrypcji mojego kanału, również na YouTubie. Czekam tam na was z różnymi filmami. Także cóż, kochani, wszystko gotowe, buty zaćwiekowane. Będziemy je kończyć w następnym odcinku. Dajcie znać, co myślicie, jak wam się podobają. Także fajnie i w kontakcie. Wszystko możesz mieć, jeśli tylko chcesz, więc uwierz w cuda.